Czułem! Jesteśmy w Mychowie, w miejscu pamięci żołnierzy Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolności i Niezawisłość. Na tablicy, która znajduje się za nami, jest opisana historia poświęcona żołnierzom Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolności i Niezawisłość. W 1945 roku zostali oni zamordowani z rąk Urzędu Bezpieczeństwa. Jedyny żołnierz, który przeżył tą akcję, to Władysław Runduda, pseudonim Juno. I jego wypowiedź będzie hasłem przewodnim marszu, który nasze stowarzyszenie organizuje po raz czwarty. 2 marca zapraszamy na marsz o godzinie 17. Wszystkie szczegóły będą podawane na naszej stronie internetowej, na Facebooku. Jako stowarzyszenie od samego początku staramy się propagować żołnierzy wyklętych, propagować to wśród młodzieży, dlatego to hasło chcemy w tym roku jak najbardziej rozprzestrzenić, aby jak najwięcej młodych ludzi wzięło udział w tych uroczystościach, aby propagowali tematykę żołnierzy wyklętych, uczyli się, poznawali tą historię. Naprawdę warto. Prosimy też o współpracę, o pomoc w organizacji. Im będzie nas więcej, tym lepiej. Zapraszamy też na bieg Tropem Wilczym, który odbędzie się 3 marca na Gutwinie. I pamiętajmy, to święto poświęcone żołnierzom wyklętym. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, nie złomy.